Dzień dobry, Maciek z tej strony, a tutaj przed Państwem Ford Mondeo z 2000 roku w silniku benzynowym. 2 litry, silnik, że tak powiem, najbardziej poszukiwany do tego auta. Jako silnik benzynowy nie jest najszybszy, bo jeszcze wychodzi o 2,5 turbo, ale najbardziej taki rozsądny. Mamy tutaj też w tym aucie występował silnik 1.8, 1.6, a na koniec 1.6 EcoBoost, ale ten 1.6 jest raczej taki oferowany dla spokojniejszych kierowców, którzy nie wożą członków rodziny i nie potrzebują, że tak powiem, czegoś mocniejszego. Co by tu o tym aucie? Przebieg 235 tysięcy. Na wyposażeniu hak, alufelki, podgrzewana przednia szyba. Czy co tutaj jeszcze mamy? Samoczynnie włączające się światła mijania. I ogólnie z takich rzeczy zewnętrznych mamy jeszcze światła przeciwdzielne. Co do stanu pojazdu, jest przyjemnie utrzymany. Ma fajny taki mało spotykany lakier, bo przeważnie wszystko srebrne albo czarne. Opony są z 20 roku, z dość wysokim bieżnikiem. Tarcze, klocki ładne, nie trzeba ich wymieniać. Ewentualnie komuś przeszkadza, ma parę rys na tylnym zderzaku, pewnie od przypinania przyczepki. Ale ja na razie nie będę tego robił, bo dla większości osób nie jest to przeszkodą, a też dużo klientów kupuje tego typu samochód po prostu do jakiejś tam pracy i sami będą podpinali przyczepkę, więc może im się przydarzyć to samo. No i jeszcze tu mamy pakiet zimowy, czyli spryskiwacze, reflektorów. No i wewnątrz Wam powiem, no jeszcze o tych oczywiście podgrzewanych fotelach. I chyba to na tyle. Cóż, no Mondeo na pewno dużo lepiej utrzymane cenowo niż Volkswagen Passat. Jest też bardzo, według mnie, pojemnym samochodem. Naprawdę szeroki bagażnik, pakowny. No i też nie zestarzało się tak. Dalej ta linia tego designu Forda, tego takiego Focus Design, wygląda dalej dobrze według mnie. No i te samochody też nie są drogie w obsłudze. Silnik już jest znany przez mechaników, więc myślę, że żaden Wam nie odmówi naprawy tego pojazdu. To by było na razie na tyle. Pozdrawiam, hej. Nagrałem książkę serwisową. Tutaj widzicie, wszystkie wpisy są w Fordzie. Ostatni jest przy 108 tysiącach, ale auto na pewno było gdzieś serwisowane dalej, bo po prostu widać to po stanie samochodu, wymienionych tarczach i też jakieś tam kartki były na wymiany pod maską. Dobrze, no to przejdźmy do wnętrza pojazdu, pokażę Wam, jak to wnętrze wygląda. Zacznijmy sobie od lewej strony. Tutaj bardzo wygodny podłokietnik, we Fordzie się naprawdę jedzie wygodnie, idealnie pasuje, spójrzcie, ręka do kierownicy, nie jest to za nisko, za wąsko. Ford zrobił bardzo fajną pozycję. Tutaj mamy przełączniki od świateł i od lusterek. Fajnie wyglądają, podobają mi się te srebrne akcenty. Wedle marek takich typowo Volkswagen jest to lepsze, nie ściera się, wygląda bardzo przyjemnie. Tutaj też ta klamka jest srebrna, prezentuje się dobrze. W niektórych autach po prostu często te klamki siadają, pękają. Ford to zrobił dobrze, nie ma z tym problemu. Tutaj standardowo włączniki od przeciwdzielnych i oczywiście świateł, nic nadzwyczajnego. Tutaj sobie też spójrzcie, te obwódki też są fajnie zrobione, srebrne. Taki troszeczkę ten samochód jest stylowy, a jednak rozmawiamy o Fordzie, który nie jest najdroższy z całej plejady. Dalej przechodzimy do kierownicy. Kierownica bardzo ładnie utrzymana, skórzana. Tutaj ma naprawdę tylko delikatne zużycie, ale jest, kierownica jest cała przyjemna. Widzicie sobie przebieg. Nie ma żadnych błędów. Paliwo fajnie trzyma temperaturę. No i na kierownicy jeszcze mamy oczywiście przyciski. Od podgłaśniania radyjka, od przełączania jakichś tam ustawień komputera. Tutaj nam pokazuje zasięg, takie inne rzeczy. No i jest tempomat, też fajna sprawa, przydaje się na autostradach, zwłaszcza przy tych cenach pajewa, gdzie chcemy utrzymać równą prędkość. Dalej, deska, takie rzeczy. No i środeczek, tak? Środek wygląda dobrze, bo Fordy o dziwo miały problem z czymś innym. Każdy samochód ma z czymś problem. W Volkswagenie z lat pierwszych produkcji ścierał się plastik. W Fordzie, jak ktoś tego auta nie garażował, te po prostu odpadał tak jakby takimi twardymi płatami ten plastik, ale tu wygląda naprawdę nieźle, minimalne zużycie. Mamy klimę, automat, sprawną, dwustrefową. Fajna sprawa.
I oczywiście też fajna kolejna, spotykana tylko we Fordzie i czasami w Volkswagenie, bo Volkswagen to po prostu zapożyczył, gdy robili razem Galaxy, podgrzewana przednia szyba. Chyba nawet słyszeliście, jak spadły delikatnie obroty. Działa, zimę nieodzowna sprawa, niektórzy się męczą, szorują, a my pyk, 5 minut i szyba gładka. No i co? Dalej tutaj popielniczka, nie widać, żeby ktoś tutaj palił, jest czysto, nic się nie dzieje. Lewarek zmiany biegów też bardzo ładny, tu skóra nie przedarta. Tutaj tak samo jest ładna cała. No i jeszcze mamy oczywiście podgrzewane te lusterka, nie wspominałem. I podgrzewanie siedzeń, tu sobie pykamy, leci tam w górę, grzeje fotel. Nic takiego, lewarek, miejsce na dwa kubki. Podłokietnik też ładny, niewygnieciony. Tutaj schowek na płyty, wszystko w porządku. Fotele. No z tyłu mamy ISOFIX. To fajna sprawa, gdy ktoś często jeździ dzieckiem i wkłada do auta fotelik dziecięcy. No cóż, to chyba wszystko. Zaprosiłbym Was do polubienia tego filmiku oraz subskrypcji tego kanału, bo zawsze, może akurat znajdziecie ten film, a taki samochód Was nie interesuje, a może za miesiąc, za dwa wpadnie takie auto, jakiego szukacie i będziecie mogli je przejść piersi, obejrzeć i oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, zakupić. Cóż jeszcze, jeżeli szukacie moich innych ofert, możecie wbić na mavkar.automoto.pl, również na mojego Instagrama mavkarauta. No i pamiętajcie, u mnie każde auto jest opłacone wraz z fakturą VAT marża, więc nie płacicie dodatkowych kosztów. I każde auto można u mnie zakupić z gwarancją do roku czasu i jeżeli też na pewno nie macie jak go dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę Wam go dowieźć na lawecie. To by było na tyle, pozdrawiam, hej!